Na terenie powiatu świdnickiego odnotowano w ubiegłym roku 4176 przestępstw, o 488 więcej niż w 2012 roku. Jednocześnie ze wzrostem przestępczości wzrosła skuteczność wykrywcza z 75,5% w 2012 roku do 79% w 2013. Tak wynika z danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Rok 2013 dla Policji Świdnickiej był rokiem dobrym. Generalnie zawsze mówimy o takich głównych dwóch zadaniach, czyli ograniczenie przestępczości i utrzymanie dobrego poziomu skuteczności. Jeżeli chodzi o ograniczenie przestępczości, myślę tutaj o tych siedmiu wybranych kategoriach, które są najbardziej uciążliwe dla społeczności lokalnej, czyli takie jak kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodu, rozboje, bójki, pobicia, to udało nam się ograniczyć tą przestępczość. Przy czym ta wykrywalność jest również na dobrym poziomie. To świadczy o tym, że zarówno jeżeli chodzi o zapobieganie, jak i skuteczność, robimy to bardzo dobrze. Od kilku lat Komenda w Świdnicy prowadzi ankiety wśród mieszkańców, w których to mogą oni zaznaczyć swoje oczekiwania wobec policji. Spośród 511 osób, które wzięły udział w badaniu, najwięcej wskazało na problem brawurowo jeżdżących kierowców i na wandalizm. Rzeczywiście obserwujemy, że duże zagrożenie w ruchu drogowym. Rok 2013 był dla nas rokiem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dobrym, bo spadła ilość wypadków drogowych, spadła również ilość wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Ale my również podejmujemy pewne działania, które skutkują tą poprawą, bo w ubiegłym roku zwiększyliśmy stan etatowy ruchu drogowego o 6 etatów. W tej chwili ta komórka znajduje się w Jaworzynie Śląskiej. W Świdnickiej Komendzie pracuje blisko 300 osób, na które w 2013 roku nie było żadnej oficjalnej skargi. Doroczne podsumowanie działań policjantów ze Świdnicy było również okazją do zobaczenia komendy po gruntownym remoncie. Wymienione zostały wszystkie instalacje, okna, drzwi i dach. Gruntownie odświeżono ściany, które teraz wszędzie mają jednolity, szary kolor ze względu na standaryzację. Odnowiliśmy warunki pracy. W zasadzie to był generalny remont, który trwał 4 miesiące. To był dla nas trudny okres. Natomiast dzisiaj policjanci przychodzą do godnych warunków pracy. Myślę, że to jest ważne nie tylko dla samych policjantów, ale również dla tych, którzy nas odwiedzają. Odnowione zostały nie tylko pomieszczenia, w których na co dzień pracują policjanci, ale także cele, w których przebywają zatrzymani i dyżurka. Osadzeni mają nowe prycze i przymocowane na stałe stół wraz z krzesłami. Wkrótce uruchomione zostanie także tak zwane brudne wejście i zatrzymani będą wwożeni przez podwórze, a nie jak do tej pory przez główne wejście. W odnowionej komendzie funkcjonuje także całodobowy monitoring. Remont kosztował ponad 2 miliony złotych, a środki pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.